Radio Conchita, proszę Państwa, i Ryba Była i kolejni mądrzy, najmądrzejsi, mądrzy, najmądrzejsi. Radio Conchita. Sprawa. Otóż o wzajemny szacunek i kulturę, jak słyszeliśmy w wiadomościach, w debacie publicznej zaapelował przewodniczący konferencji Episkopatu Polski i ksiądz arcybiskup Stanisław Kondecki, metropolita, przestrzegł, że zawsze, kiedy brat występował przeciw bratu, a Polak przeciw Polakowi, cierpiała na tym nasza jedność, nasza niepodległość. Od pewnego czasu w debacie publicznej i w prywatnych relacjach, więc nawet w życiu rodzinnym daje się zauważyć wśród Polaków niepokojący wzrost napięcia społecznego i brak szacunku dla osób o innych poglądach. To, co też możemy, też mój dodatek, widzieć niestety w transmitowanych obradach chociażby Parlamentu Polskiego, Sejmu czy Senatu, wystąpienie, ostatnie ekspoze pana premiera, buczenie, syczenie, jakieś głosy, które nas z daleka dochodzą, czyli to muszą być dosyć głośne tutaj eskalacje. Mam teraz połączenie z panem redaktorem Wojciechem Ryszczyńskim, znanym państwu. Witam serdecznie. Panie redaktorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie wychwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze niebieska. Teraz i zawsze. Panie redaktorze, właśnie jak to jest? Czy po prostu niektórym nerwy puszczają, czy po prostu, nie wiem, opozycja czuje, że może więcej, czy coś się z nami w ogóle źle dzieje jako społeczeństwo? Jak pan ocenia? No te zachowania, o których ojciec mówi w Sejmie, widzimy je na co dzień. Te buczenie, wyśmiewanie, przekrzykiwanie, czy chociażby w Senacie ostatnio Jan Rulewski, legenda Solidarności, występuje zupełnie błazen, maskę jakąś nakłada na twarz, coś tam mówi. Nerwy puszczają, jakiś zanika, jakiś barometr przyzwoitości. To są objawy właśnie zaniku przyzwoitości, przejawy zwykłego, nazwijmy to po imieniu, chamstwa, no bo czym, że jest brak kultury, to chamstwo jest, ale problem jest szerszy i te zewnętrzne przejawy, no akurat one może nie są aż tak destrukcyjne dla państwa, ci ludzie sami sobie wystawiają świadectwo swoim postępowaniem, ale jest problem znacznie poważniejszy w apelu arcybiskupa Kondeckiego. No tam jest takie zdanie, proszę ojca, różnice i spory nie mogą jednak nie doprowadzić do poniżenia drugiej osoby i traktowania jej bez szacunku i dalej. Dlatego mając również świadomość możliwości prowokacji w celu zniekształcania prawdziwego obrazu naszego społeczeństwa oraz zaognienia sporów, trzeba potępić wszelkie przemocy i tak dalej. Występuje to słowo prowokacja, co wskazywałoby na to, że w tych działaniach, w niektórych tych działaniach można się doszukać nieświadomego celu. Znamy to bardzo dobrze z naszej polskiej trudnej historii, że byli ludzie i pewnie nadal są, którym zależy na tym, żeby ten konflikt się eskalował, zmagał. Są ludzie, którzy podsycają te konflikty, napuszczają jednego człowieka na drugiego. Są tacy, którzy, no, z którym hasła zgody narodowej nie bardzo pasują. To wszystko leci, tutaj nie ma nic równowagi. Naszym Józefa Bibińskiego, zwrotka nieśpiewana w ogóle, bo tych zwrotek jest tam kilkanaście. Niemiec Moskwa nie osiędzie, gdy ją przypałasza hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza. Cytuję to dlatego, że ten fragment przypomniał również premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé. A więc naszym hasłem ma być zgoda i ojczyzna, która jest stawiana ponad wszelkie inne wartości. No, mamy wrogów tradycyjnych, mieliśmy i pewnie też mamy, którym ta zgoda i pojednanie z
współpraca nie za bardzo odpowiada, bo taka Polska staje się silna, niezależna, a z pewnością są tacy, którzy chcieliby Polską jakoś sterować w jakimś dla siebie warunku. Dlatego to słowo prowokacja użyte może świadczyć o tym, że ten element eskalowania się konfliktu w Polsce może mieć podłoże świadomego działania ludzi zainteresowanych w tym, żeby ta dobra zmiana, którą obserwujemy, żeby ona się nie ugruntowała i żeby się dalej nie rozwijała. Co to mogą być za ośrodki? No, one nigdy nie są jawne, rzecz jasna. Natomiast można tu winić polityków i można winić dziennikarzy z pewnością, bo to są te dwa środowiska, które się wzajemnie uzupełniają. Politycy poprzez media docierają do społeczeństwa. Społeczeństwo z kolei w jakiś sposób obserwowane przez świat dziennikarski przekazuje poprzez media te informacje politykom. I tutaj potrzebna byłaby jakaś wstrzemięźliwość, ale nade wszystko troska o prezentowanie rzeczywistości zgodnie z jej obiektywnym istnieniem. To znaczy, no już ciemno się robi, idą chmury, śnieg z deszczem, taka pogoda. Wtedy, kiedy otrzymujemy obraz świata, czy jakichś zjawisk. No, na konkretnym przykładzie mogę to uzasadnić. Jeżeli na przykład słyszymy w jednym medium, że reforma sądownictwa to zamach na wolne sądy, na trójpodział władzy, na demokrację, a w innym medium w tym samym czasie mówimy, że to jest szansa na zreformowanie tego od 30 lat wymiaru niesprawiedliwości, który jest oceniany przez 80% Polaków negatywnie, że za tymi zmianami idą zmiany właśnie w kierunku umocnienia demokracji, kontroli obywateli nad sądami, zlikwidowania samowoli sądów. No przecież widzimy, ile tych aresztowanych złodziejskich prezesów się pojawiło. No więc mamy dwa obrazy rzeczywistości skrajnie różne. I teraz potrzebna jest jakaś refleksja, bo jeden obraz wyklucza drugi obraz. Może jeszcze tak wejdę w słowo, przepraszam, tak, bo nie wykluczajmy też, że na przykład ingerencja z zewnątrz. Przecież pamiętamy te instrukcje, jak organizować, prawda, protesty. Pan, który ma żonę Ukrainkę, który robił, prawda, tam na placu, prawda, w Kijowie, też tam się uczył, prawda, i pouczał, więc i finansowane okazuje się z fundacji, no, poza Polską, mających siedzibę od miliarderów, no nie chcę tu wymieniać, ale takie są przypuszczenia, że fundusz od pana Sorosza pochodzący, więc ktoś prawdopodobnie też może chce Polaków podzielić. Bardzo jasno, zaczyna się od tego, że gdzieś się wymaluje drzwi, podpali się, prawda, klatkę sodową, a kończy się potem, jak chociażby tak się zaczynało w Jugosławii byłej, która dzieląc się tyle krwi własnej i własnych obywateli przelała. Nie chcę tak tutaj może dramatyzować, ale no coś w tym jest. Panie dyrektorze, jeżeli w liceum wymagamy, jest taka tradycja, mówi się do nauczyciela, magistra, nie wiem, matematyki, profesorze, prawda, to czemu w parlamencie do ministra nie można powiedzieć, proszę pana albo panie ministrze, a nie tam Szyszko i tak dalej, chcę wymienić, bo nie chcę tutaj sposponować tej nazwy. Tak, tak, no to są objawy chamstwa, po prostu braku kultury, braku wychowania. Ale do tego, że są jeszcze osoby, jest w rodzinie nie dostały odpowiednie, jak to się mówiło dawniej z niemiecka, Kindersztuby. To są osoby mało wychowane. To takich przykładów to można mnożyć. No, chociażby ten mobbing stosowany w stosunku do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Przecież to jest coś niebywałego. To jest po prostu mobbing, znęcanie się, to jest molestowanie. Tak, radio i druty. Wielu słów użyć, pokazujących, jak karygodne jest to zachowanie. Ale jeśli ojciec pozwoli, pokazałem te dwa obrazy. No nie mogą być dwa obrazy na ten sam temat prawdziwe. Jeden wyklucza drugi, więc potrzebna jest jakaś refleksja.
ludzie muszą zdać sobie sprawę, że jeśli protestują przeciwko czemuś, to muszą się głęboko nad tym zastanowić, czy ten protest, ich protest jest naprawdę uzasadniony, czy za tym stoją prawdziwe, autentyczne racje, czy stają się tylko zwykłym narzędziem do wykorzystywanym przez tych, którzy chcą wzniecać niepokoje. Świat to zna od 2000 lat. Jest przecież taki teoretyk wojny Sun Tzu, doradca chińskich cesarzy. On stworzył naukę o wojnie. Wykładana jest i w Moskwie, i w Stanach Zjednoczonych. I ja miałem okazję studentom w Toruniu przybliżać tę problematykę. No tam jest sformułowany szereg działań, które mają prowadzić do podbicia, podporządkowania jakiegoś kraju bez wypowiadania mu wojny i bez użycia siły militarnej. Wystarczy, jeśli się szerzy właśnie między rodzicami, a dziećmi podsyca się konflikty. Wystarczy, jeśli się wyciąga najgorsze fragmenty z historii i prezentuje się jako typowe dla danego kraju. Wystarczy, jeśli się antagonizuje ludzi między sobą. Wystarczy, jeśli się demoralizuje ludzi. Tam wszystko jest to opisane, jak taki kraj obezwładnić, osłabić, żeby go przymusić do jakichś tam uległych kroków. Sztuka wojny to się nazywa, przypomniało mi się tego teoretyka Sun Tzu. I z pewnością mamy takie ośrodki, ten wspomniany spekulant giełdowy Soros, ideolog utopijny, który sobie ubzdurał, że jest Panem Bogiem i on ubzdurał sobie, że będzie zaprowadzał w Europie nowy model społeczeństw według własnego widzimisię. Wydaje na to miliardy złotych, finansuje bardzo dużo różnych stowarzyszeń, fundacji, one też działają w Polsce. On przede wszystkim działa na rzecz właśnie tego multikulti, wprowadzenia tutaj imigrantów do Polski i rozbicia społeczeństw tradycyjnych i chrześcijaństwa przy okazji, bo jest jego śmiertelnym wrogiem. Także tutaj ten Majdan, prawda? Też jest tutaj tak, czy Majdan, czy takie różne rewolucje, które miały miejsce w Afryce 2-3 lata temu, to też za nimi stały pewne określone siły, które w sumie celem tych sił było doprowadzenie do rewolty społecznej, do zniszczenia i takiego, które ma olbrzymie konsekwencje międzynarodowe. Tak, bo nawet gdy to były takie reżimy jak w Iraku czy w Syrii, to przecież to, co się tam rozegrało, w skutkach okazało się jeszcze gorsze od tych dyktatorskich reżimów, które rządziły poprzednio w tych krajach. Tak, więc ja bym tutaj, proszę ojca, no ten zafałszowany obraz rzeczywistości to jest zadanie polityków i dziennikarzy. Trzeba pokazywać prawdę, opisywać ją, tłumaczyć, wyjaśniać ludziom i tą drogą jakoś uspokajać i eliminować ekstremizmy. Bo prawda jest trudna do zrozumienia, ale jest możliwa do zrozumienia i do wyjaśnienia. Trzeba tylko cierpliwości i dobrej woli. No cóż, no, my mamy tu w prawie karnym takie delikty jak pomówienie, zniewaga, prawda? No ale Kościół katolicki w kodeksie Kościoła katolickiego tam wyraźnie mówi, co to jest, prawda, fałszywe świadectwo. To jest sprzeczna z prawdą wyrażona publicznie. Pochopny sąd. No to właśnie tego powinni uczyć w szkołach, to w podstawówce. Pochopny sąd to uznanie winy bliźniego, nawet milczące, bez dostatecznej podstawy. Obmowa. Znamy to słowo, no ale trzeba znać też definicję. To ujawnienie czyjegoś błędu lub wady bez obiektywnie ważnej przyczyny. Oszczerstwo to wypowiedź sprzeczna.
prawdą, która szkodzi dobremu imieniu bliźniego. Kłamstwo, no wszyscy niby wiemy, co to jest kłamstwo, ale warto ciągle to przypominać. Kłamstwo to mówienie nieprawdy z intencją oszukania. Czyli kłamstwo to jest coś świadomego, to jest coś celowego. To nie jest pomyłka, to nie jest błąd. Kłamstwo dąży do tego, żeby mówić nieprawdę po to, żeby oszukać ludzi. I to kłamstwo, niestety, to kłamstwo, które było wkomponowane w ten komunistyczny system, ono przetrwało, przeszło na tę całą trzecią RP i dziś bardzo często triumfuje. I zadaniem wszystkich ludzi dobrej woli jest walka z kłamstwem poprzez pokazywanie prawdy, czyli rzeczywistego, obiektywnego obrazu zjawisk społecznych, ich konfliktów, nieporozumień i tak dalej. Jest okazja do przemyślenia, panie dyrektorze, bo teraz będą te no piękne niby, ale opłatki w tych takich środowiskach, prawda, nie domowych, tylko w sejmikach, w urzędach, no stoją biedni z tymi właśnie wafelkami, prawda, z opłatkami, no i to tak nie wiadomo, patrzeć w oczy, czy do góry, czy na dół, no bo jakoś tradycja, bo są zaproszeni, no jest to do przemyślenia, bo skoro takie podziały, prawda, więc albo trzeba je po prostu stanąć w prawdzie i jakieś tutaj minimum, prawda, na drogę pojednania, no albo, no bo to jest też antyświadectwo. Tak, i dlatego tutaj dobrze jest, im jestem starszy, tym większe znaczenie zaczynam przywiązywać do poezji, której jako młody nie bardzo rozumiałem. Mieliśmy poetów wieszczów, a oni potrafili wyciągnąć taką syntezę polskiego narodu. No tutaj Norwid, Cyprian, Kamil Norwid jest taką piękną gwiazdą błyszczącą. To przecież on powiedział o nas, umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno. No więc właśnie przy tej okazji, przy tych opłatkach, jak ojciec mówi, no dobrze byłoby takie życzenia sobie składać. Różnijmy się pięknie i mocno, albo mocno i pięknie, no ale nie różnijmy się po to, żeby się nienawidzić. No to co pan premier też powiedział, prawda, kiedy mu to przerywano, źle się chłopcy bawicie, też zacytował biskupa Krakowskiego. Tak, to świetne było. To był świetny moment, bo kiedy mówił o mieszkaniach, to się śmiechy zaczęły jakieś, a przecież to jest jeden z najważniejszych problemów, tak. I, panie... Tak, No powoli kończymy, panie dyrektorze, bo serwis informacyjny czeka. Tak. Natomiast no, apel jest wyraźny arcybiskupa tutaj, przewodniczącego konferencji biskupatu, o wzajemny szacunek i kulturę w debacie publicznej, a potem też idziemy niżej oczywiście, ale ta debata publiczna jest tu podkreślona, no bo to jest, powinien być, dla mnie nie jest, pewien wzorzec, prawda? Jednak rozmowy, zachowania, no, jak pan mówi, tej kinderstuby, panie dyrektorze. No tak, tylko że to się właśnie wszystko bierze z wychowania w domu, w rodzinie. Jeżeli dzisiaj tę rodzinę się atakuje, podważa, jeżeli są profesorzy, a ich tak specjalnie tutaj mówię w cudzysłowie, którzy uważają, że źródłem represji jest katolickie wychowanie, no to nie jest tak, bo gdyby ono było katolickie, naprawdę, to nie mogłoby być w żadnym wypadku źródłem represji, bo nie ma nic w katolicyzmie, co nawoływałoby do złego. Ale my tutaj, a szczególnie ja nie mogę tu przekonywać do tego ojca. Tak, ale warto się wymieniać tymi argumentami i potem nawet je powtarzać, rozszerzać. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za krótką wypowiedź. Szczęść Boże, pozdrawiamy. To był komentarz też do tego właśnie apelu księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który tutaj nam przedstawił pan redaktor Wojciech Ryszczyński, któremu serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, przepraszamy za przesunięcie czasowe, ale już za chwilę serwis informacyjny w Radiu Maria. Obudź się, doskona, niech opadnie kłamstwa pła, powstań z chorem polską, Ewa Sprawiedliwość, bo ojczyzna chora armiowa, z rdzewem naszych nasz nam dala. Powstańcie z Polski, która zygna. Obudź się, doskona, niech opadnie kłamstwa pła, powstań z chorem polską, daj nam sprawiedliwość.
kącika obrotowe. I ta muzyka, proszę pani, ta muzyka. Najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć na wiatr? Na poniewierkę wygnał w świat. Wygnał w świat. I kto zatraci? Kto zatraci? Dawne to. To jest ojczyzna. To nasz dom. Daj nam sprawiedliwość, daj nam sprawiedliwość. To nam wiara, co tak ma być, ta prawda. Rząd PO-PSL zamierzał kupić śmigłowce stare, drogie, całkowicie importowane i jak się okazuje awaryjne, podkreślili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Politycy skomentowali na konferencji w Sejmie doniesienia medialne dotyczące francuskich śmigłowców Caracal. Chciał je kupić minister obrony z Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Dopiero rząd Zjednoczonej Prawicy przy sprzeciwie totalnej opozycji zrezygnował z zakupu wielozadaniowych śmigłowców Airbus Helicopter z Caracal. Rząd Beaty Szydło uznał ofertę offsetową za niewystarczającą. Politycy PO powinni przeprosić Polaków i rząd za kłamliwe słowa o wielkich zaletach francuskich śmigłowców. Trzeba też wyjaśnić, dlaczego forsowali niekorzystną dla państwa ofertę, powiedział poseł PiSu Artur Soboń. Dziś wiadomo, że decyzja obecnego kierownictwa MON-u o odstąpieniu od francuskiej oferty była słuszna i z korzyścią dla polskiej armii, dodał. Warto było stawiać na pierwszym miejscu polski interes narodowy. Warto było dbać o to, aby ta umowa była umową korzystną dla strony polskiej, nawet pod presją opozycji, która uważała, że interesy Polski są niepotrzebne, nie warto ich bronić, warto jest natomiast podpisać umowę skrajnie dla Polski niekorzystną. Dzisiaj z ust pani minister obrony narodowej Francji wiemy, że koszty serwisu tych śmigłowców we Francji, czyli w kraju producenta, wzrosły o ponad 80%, a ich sprawność nie przekracza 50%. W przyszłym roku zapadnie decyzja, która firma dostarczy Polsce śmigłowce ofensywne, zapowiedział ostatnio szef MON-u Antoni Macierewicz. A w lutym bieżącego roku MON rozpisało postępowanie na 16 śmigłowców. W maju Inspektorat Uzbrojenia MON-u po ocenie wstępnych ofert poinformował, że rozpoczyna negocjacje ze wszystkimi oferentami: konsorcjum PZL Mielec i Sikorski, PZL Świdnik oraz konsorcjum Airbus Helicopters i Heli Invest. Te same podmioty konkurowały w postępowaniu, w którym wybrano Caracale. Musimy stworzyć warunki dla młodych Polaków, młodych rodzin, aby nie szukali przyszłości poza granicami kraju. Musimy zrealizować Narodowy Program Mieszkaniowy, powiedział minister Andrzej Adamczyk. Szef resortu infrastruktury i budownictwa zainaugurował konferencję Mieszkanie Plus dziś i jutro, która odbywa się na Stadionie Narodowym. Minister Andrzej Adamczyk wskazywał, że Narodowy Program Mieszkaniowy to ogromne wyzwanie. To jest wyzwanie, które dotyczy nas wszystkich. To jest wyzwanie, z którym wszyscy pragniemy i mamy wolę i chcemy się zmierzyć. To jest wyzwanie, co do którego mamy nadzieję, że zostanie zrealizowane. Bo dzisiaj problem dostępności do mieszkań Polaków jest jednym z najważniejszych problemów społecznych, poza wszelką wątpliwością. Mówiła o tym przed 2 laty pani premier Beata Szydło w swoim exposé, mówił w swoim exposé przed 2 dniami pan premier Mateusz Morawiecki. Zrealizujemy program mieszkaniowy, musimy go zrealizować. Obecna na konferencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że Mieszkanie Plus to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez polskie rodziny programów. W trakcie spotkania mają zostać podpisane umowy intencyjne z 30 samorządami dotyczące budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Łącznie Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał podpisane porozumienia na blisko 6 tysięcy mieszkań.
Decyzja w sprawie budowy elektrowni atomowej musi zostać podjęta w ciągu kilku miesięcy. Musimy szukać rozwiązań, które ograniczą poziom emisji, powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że w tym momencie omawiana jest kwestia składowania odpadów z siłowni jądrowej. Komisja Europejska naciska na Polskę, aby podjęła jak najszybciej decyzję na temat kształtu przyszłej energetyki. Ministerstwo Energii podkreśla, że budowa elektrowni zasilanej atomem pozwoli na utrzymanie energetyki węglowej na obecnym poziomie. Część z najstarszych elektrowni węglowych mogłaby działać jeszcze przez 10 lat. Minister Krzysztof Tchórzewski podkreśla, że proces decyzyjny w sprawie elektrowni jądrowej przebiega długo, ponieważ należy rozwiązać wszystkie tematy poboczne. Wśród nich jest m.in. kwestia utylizacji odpadów promieniotwórczych. W naszym przypadku 5-letnie odpady medyczne to jest tyle co jedna elektrownia, więc środowisko odpadów w Różanie, które funkcjonuje, kończy swoją żywotność. Teraz łącząc sprawy składowania odpadów medycznych, świerku, no i ewentualnej elektrowni jądrowej, musimy rozwiązać też ten problem, żeby to było tak jak trzeba z odpadami. No mówię, chociaż to jest czas na zorganizowanie tego składowiska, to jest 20 lat. Niemniej no, trzeba wiedzieć o możliwościach w tej dziedzinie. Więc cała sfera różnych rzeczy, które są do rozstrzygnięcia, niemniej ja już to podkreślałem wielokrotnie, że ja osobiście jestem zdecydowanym zwolennikiem. Wolę elektrownię jądrową i utrzymanie przy życiu węgla niż kombinowanie na gazie czy na innych produktach. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce od 2015 roku wzrosło o 5%. Ministerstwo Energii opracowuje projekt strategii polityki energetycznej do 2040 roku. Przedstawiciele rządu wskazują, że w latach 2040-2050 połowa energii ma pochodzić z węgla, 20% z odnawialnych źródeł i około 20% z atomu. Pierwsza elektrownia jądrowa miałaby zostać uruchomiona w 2031 roku. W Sejmie odbyło się spotkanie opłatkowe parlamentarzystów. Politycy co roku gromadzą się w parlamencie, aby złożyć sobie życzenia. W uroczystości udział wzięli m.in. marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski oraz metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podziękował wszystkim pracownikom Sejmu i Senatu za dobrą pracę. Podkreślił, że Boże Narodzenie to święto, które niesie ze sobą dużo spokoju i równowagi. Marszałek zwrócił uwagę, że te święta były obchodzone w różnych okolicznościach. Natomiast w przyszłym roku będziemy obchodzili stulecie odzyskania niepodległości. Polityk wyraził nadzieję, że to święto będzie jednoczyło. Pracujemy dla Polaków, pracujemy dla Polski. A tak naprawdę pracujemy dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Były różne te święta. Święta, które w okolicznościach beznadziejnych dawały nadzieję. A jakie są święta nasze dzisiejsze? Święta nasze znowu łączą się z nadzieją na budowanie Polski sprawiedliwej, Polski zasobnej, Polski prawej, Polski, gdzie przy stołach nie powinno być kłótni, gdzie powinniśmy ze sobą rozmawiać i dyskutować. A podczas spotkania zorganizowanego w holu głównym gmachu Sejmu kolędy śpiewał zespół Mazowsze. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dzisiejsze rozmowy niedokończone. Gościć będziemy panią profesor Gertrudę Uścińską, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie socjalnym Polaków, stanie obecnym i perspektywach na przyszłość. Początek rozmów w Radiu Maryja i telewizji trwa o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Drodzy słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, kochana rodzino Radia Maryja. Z wielką radością pragniemy Państwa zaprosić na wspaniały koncert kolędowo-noworoczny w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej i solistów scen polskich. Koncert odbędzie się w Filharmonii Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku 20.
27 grudnia o godzinie 18. Natomiast od godziny 14 w gmachu Filharmonii będzie trwała akcja informacyjna Pokój ludziom dobrej woli, podczas której uczestnicy dowiedzą się, jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Psycholodzy, terapeuci, prawnicy i osoby na co dzień zajmujące się pomocą rodzinie będą udzielać porad oraz konsultacji i rozdawać ciekawe materiały informacyjne. Dla każdego uczestnika przygotowaliśmy także drobne upominki. Biura i koła przyjaciół Radia Maryja z terenu archidiecezji gdańskiej i nie tylko prosimy o pełną mobilizację. Podejmijmy się trudu organizowania wyjazdu na to kolejne niesamowite spotkanie. Punktem koordynującym organizacyjne działania i odpowiedzialnym za rezerwację biletów jest Biuro Radia Maryja działające przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i świętego Piotra Rybaka w Gdyni u redemptorystów. Bezpłatne wejściówki można rezerwować w godzinach prac biura. We wtorki od 10 do 13, we czwartki od godziny 14 do godziny 17 oraz telefonicznie u pani Jadwigi 536 640 922 536 640 922. Organizatorów prosimy o odpowiedzialność. Nie pozwólmy, aby jakiekolwiek miejsce było puste. Zamawiajmy tylko tyle biletów, ile naprawdę potrzebujemy. Wcześniej zarezerwowane bilety będzie można odebrać w dniu koncertu w wyznaczonym miejscu Filharmonii. O szczegółach naszego spotkania będziemy Państwa na bieżąco informować na antenie Radia Maryja. 27 dzień miesiąca grudnia. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku. Koncert kolędowo-noworoczny. Koniecznie spotkajmy się.